Czy pan coś pił dzisiaj? Alkohol. Wie pan, no to jest, nie wiem, jak często takie pytania pan zadaje. A jaki jest problem? No, bo mi się śnią gołe pięty. Gołe pięty ci się śnią? Gołe pięty, one mi się śnią co drugą noc regularnie, one są gołe i niektóre co drugą noc czasami wypada tak, że one są szarowane pumeksem. Okej, okay. Czy coś jeszcze w tym śnie jest? Tak, jest dużo samochodów marki Polonez i one są z podobną karoserią. A powiedz mi, zanim ci się to przyśni, to ile ty pijesz? Ile ja piję? Albo co palisz? Piję. Nie, ja ogólnie dziś jestem kierowcą, ja jestem bardzo odpowiedzialną osobą, jestem ze Zbierzchu. To jest kwestia bezpieczeństwa powrotu na rynek pracy dla kobiety. Nie chcę już komentować i nie chcę mówić o tym, co się w tej sprawie dzieje dzisiaj. Program 500+, może tylko nadmienię jednym zdaniem, program 500+, wycofał z rynku pracy 250 milionów Polaków. I to są głównie kobiety. Dlaczego przyszliście tutaj? Powiedz proszę, to było dla ciebie ważne, żeby tu się pojawić? Tak. Dlaczego? No bo nie może być takiej sytuacji, że psy zabijają ludzie. Komiks zostanie również wprowadzony do polskich przedszkoli. Czy to jest tak, to jest pewna nieuchronność? Nie wiem, natomiast wiem, że z głupkami nie ma sensu dyskutować. Przed głupkami trzeba się bronić. Być może to jest tylko głupstwo, co widziałem. Natomiast ja się czuję prześladowany i molestowany. Mam wpisane do konstytucji prawa religijne i to jest gwałcenie moich praw religijnych. Takie zachowania, pokazywanie tego gdziekolwiek w publicznej telewizji, wprowadzanie takich rzeczy do szkół jest prześladowaniem mnie i łamaniem konstytucji. Ale to nie ma nic wspólnego z religią. Ja z panią nie rozmawiam, bo z głupkami nie ma sensu. Przepraszam bardzo, ale... No. Kolejne zniszczenia spowodowane przez dziki nadal. Co z tych obietnic wyniknęło? Panie redaktorze, ja powiem tak po chłopsku. W dupie nas wszyscy mają, za przeproszeniem. Nic nie zostało zrobione w ogóle. Obiecanki, cacanki. Nawet nie przyjechali goście zaproszeni, tylko doktora na odstrzał wystawili. Tak. Samochód świadczy trochę o facecie, no, no, słuchaj, to jest mój konik, jakby... No, jeżeli chodzi o takie fioły, no to dla mnie jest bardzo ważny samochód. Wiadomo, to odzwierciedla moje wnętrze, to jakim jestem człowiekiem dokładnie. To musi być taki samochód, którym zaimponuję. Także odłożyłem, kupiłem takie auto, imponuje ono żonie, też się mogę pokazać, po prostu podjechać. Jest też użytkowe. Jakie to jest auto? Golf trójka. A ja lubię Krychowiaka. Dzisiaj czytałem w pociągu, bo jak się okazuje, chłopcy rywalizują nie tylko na boisku, ale również w sprawach reklamy, prawda? Krychowiaka nie tylko za jego klasę piłkarską uwielbiam, ale za fryzurę. To jest, no, grać, główkować i żeby się przedziałek nie ruszył, to zupełnie jak u Rysia Sarnata, który zawsze tak główkował, żeby, broń Boże, przedziałek nie został zniszczony. To świetny bardzo chłopak i on się jak gdyby w tej reklamie, mimo że jest strojny, przebiera się, ale jest w nim coś jakby sympatycznego. To fajny gość, ten Krychowiak. Fajny gość. Nie można się z nim niestety napić, dlatego że skurwiel dba o zdrowie i chodzi wcześniej spać. No. Jedziemy tutaj na grubo, chyba nas za chwilę zdejmą z tej anteny. A dlaczego? Co nie, nie, nie. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, zwierzchnik sił zbrojnych, pan Andrzej Duda. Kurwa! Cofnę się do tego, kurwa, nie na chwilę! Oczywiście w najlepszych nastrojach. Wy to, pani też z Ukrainy? Nie pamiętasz mnie? Bianka Zaleska. O Jezus Maria, przepraszam. Ale zrobiłeś ze mną niejedną setę. W tym stroju sportowym. Jak dzisiaj będzie? Nagrywasz? Tak, na żywo nawet jesteśmy. Na żywo nawet jesteśmy. Mhm. Emocje są wielkie.
Jaki jest główny cel tej akcji? Dzień dobry. W dniu dzisiejszym praktycznie w całej Europie policja drogowa prowadzi wzmożone działania prewencyjno-kontrolne pod hasłem prędkość. Działania TISPOL-owskie. TISPOL to Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego, która zrzesza prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej. Generalnie będziemy zwracać uwagę na przestrzeganie ograniczeń prędkości. W Polsce co trzeci wypadek drogowy spowodowany jest jazdą z nadmierną prędkością, niedostosowaną do warunków drogowych. W tych wypadkach zginęło prawie 800 zł, a więc na pewno nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy jeżdżą szybko, brawurowo, nie stosują się do ściąg w postaci znaków ograniczających. W drogach teraz powiemy o gumowych uszach, a raczej o tym, jak gumowe uszy przechytrzyć. No ojcowie... A pójdziesz, nic zającu. Ojcowie jezuici z Piotrkowa Trybunalskiego w trosce o komfort spowiadających się wiernych zamontowali w kościele dźwiękoszczelny konfesjonał, o którym szybko zrobiło się głośno. O, już mamy pierwszy upadek niestety. Kai Vermaj leży na lodzie. Krek dojeżdża do mety. Dobrze, że tu nic poważniejszego się nie stało. Nie stało. 35-32. No a Holender w tych mistrzostwach świata, jeśli chodzi o start na 500 metrów, nie zaliczy do uda. O, troszeczkę mógł. W pierwszej serii pęk, pęk na dupie. Także na pośladkach, nie rzecz biorąc, wyrażać. Z Michałem. Jak na razie jestem mega zadowolona, ale chyba muszę się z tym przespać, żeby ocenić sytuację na spokojnie. Podium na półmetku dzisiejszego konkursu, a miejsca Polaków, których zobaczymy w serii finałowej, to 17 miejsce Kamila Stocha i 20 Stefana Hulia. Zatem Stefana Hulia. Kamila Stocha i 20 Stefana Hulia. Zatem, szanowni państwo, w Poznaniu na Placu Wolności zgromadzili się przeciwnicy władz, żeby pokazać czerwoną kartkę rządzącym. Manifestację zorganizowała Nowoczesna Ryszarda Petru, która w ten sposób protestuje przeciwko zmianom umożliwiającym, zdaniem opozycji, zwiększoną inwigilację w internecie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nazywają całą akcję niepotrzebnym straszeniem społeczeństwa. Kolejne takie akcje wkrótce. Beata Lubecka sprawdza, jak będzie wyglądało polityczne kalendarium. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, nie możemy nie zacząć od wielkich gratulacji, bo wiadomo jak to jest. Syn wygrał wprawdzie wczoraj w Debla. Jeszcze raz przypominamy tym wszystkim, którzy nie włączali wczoraj telefonów, telewizorów. Ale oczywiście zasługa taty na pewno jest duża. Proszę powiedzieć, pani... Drugą połowę moczu i mocy meczu. Bo ja już miałem drugą połowę. Na drugą połowę i ogromne emocje. Niebezpieczne zderzają się nad Polską dwie różne masy powietrza. Zwrotnikowa, upalna z nad Sahary i polarnomors z nad Atlantyku. Przepraszam. No i efekt jest taki, że będzie dzisiaj niebezpiecznie groźnie nad Polską. Godzina 10, nie? 11. Odszedłem. A o 5 walczę tu wyjazd z Krakowa. Autobusy puszczamy tylko do stacji CPN Lotos z ludźmi, żeby... Nadal uważam, że Platforma Obywatelska po to ubiegała się o poparcie Polaków, po to ubiegała się o władzę, po to sprawuje władzę w Polsce, aby życie w Platformie dla ludzi było lżejsze. Mężem córki brata, ojca mojego męża. Rurku, to dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? Tak. Nie wkurwiaj mnie, dobrze? Od 2 dni jest tak upierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś kurwa uchowało i ludzie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił. Jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował?
Rurku, to nie jest coś wymyślić, dobra? Trzeba po prostu powiedzieć Wolanowi, że ma załatwić tak, żeby tu kurwa się ktoś pojawił i to wyczyścił. Albo jakiemukolwiek innemu facetowi, który się poczuwa no minimum odpowiedzialności, co pokazujemy 4 milionom ludzi przed telewizorem. Ujebany farbą, czy nie wiem, czym kurwa. Janusz. Halo, witam serdecznie panie Januszu. Co pan proponuje? Co jest na tych imprezach tak często? Na jakich imprezach? To i dupeczki. Panie Januszu! Nie! Panie Januszu, ale... No panie Januszu, no panie Januszu, jest 14, a ja... Nie. Ojejku, jaki strasznie trudny ten eksperyment. Coś się nam ciągle nie udaje. Dobra, to zrobimy małe czary mary. Kto umie czarować? Ja. No to zaklęcie proszę, Andy. No? Czary mary, twoja stara to twój stary. Ojej! Coś widzę, że nie zadziałało.